aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę, im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 2 do 3 wersetu. Czego uczymy się z dziejów apostolskich? Ewangelista Łukasz opisuje w swojej Ewangelii życie i śmierć Pana Jezusa Chrystusa, aż do momentu wstąpienia do nieba. Każdy, kto czyta tę Ewangelię z największą uwagą, zadziwi się, że Pan Jezus Chrystus w każdej sytuacji, w jakiej się znalazł, był prowadzony przez Ducha Świętego. Nawet zadanie głoszenia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa wszystkim narodom pokuty i przebaczenia grzechów zostało przekazane apostołom przez Ducha Świętego. Tak uczy Ewangelia Łukasza w 24 rozdziale, 47 werset. Jak świadczy sam ewangelista Łukasz, drugą księgą, którą napisał Łukasz, są dzieje apostolskie. Zaczyna się ta księga zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa. Przy tym ewangelista Łukasz wspomina spotkanie Pana Jezusa Chrystusa z uczniami, z tymi naocznymi świadkami, którzy zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa widzieli. Do tych pewnych faktów należy i to, że Pan Jezus Chrystus objawił im się nie jako duch, ale jako zmartwychwstały człowiek w zmartwychwstałym ciele z widocznymi znakami ukrzyżowania. Pan Jezus Chrystus spożywał nawet z nimi posiłek, co poświadcza nam m.in. 1 list do Koryntian, 15 rozdział, od 4 do 8 wersetu, oraz Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 38 do 43 wersetu. Dodatkowo Pan Jezus Chrystus przez 40 dni pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem rozmawiał ze swoimi uczniami o Królestwie Bożym. Wyjaśniał im, że Królestwo Boże jest na ziemi wszędzie tam, gdzie uznaje się Boże Panowanie i gdzie Jezusa Chrystusa nazywa się Panem. Usłyszeli oni, że to Królestwo kiedyś będzie ustanowione w idealnej mocy i chwale, gdy Chrystus znowu objawi się na ziemi. Do tego momentu Królestwo objawia się w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym, o czym świadczy list do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset.